Słuchajcie, dzisiaj niesamowite kopanie, niesamowity dzień, niesamowita historia, bo siedzę w dole, w którym odnalazłem elementy, dzięki którym ważyły się losy świata. Świata, którym panowali wówczas Niemcy, a dzięki któremu udało się przełamać impas, przełamać ten najważniejszy punkt II wojny światowej, w którym zwycięstwo aliantów stało się pewne. Wiecie już, o co chodzi? A jak nie, to za chwilę się dowiecie. Partnerem projektu Tank Hunter jest sklep Militaria.pl, oferujący usługę DHL 2359, dzięki której produkty zamówione dziś trafią do Was kolejnego dnia roboczego. Szczegóły pod linkiem w opisie filmu. Partnerem projektu Tank Hunter jest Kobi. Buduj historię klocek po klocku. Otwieramy Muzeum Pancerne w Kłaninie. Zapraszamy Was serdecznie już od 6 kwietnia. Od 17 do 19 maja zapraszamy Was do Kłanina na inscenizację wydobycia i prezentację nowego pojazdu, który trafi do Muzeum Pancernego. Po ofertę piszcie na recepcja@kłanino.pl. Wesprzyj nas swoją częścią podatku, koniecznie z dopiskiem Fundacja Exercitus. Dziękujemy! Witajcie! Dziś znów kopiemy na Półwyspie Helskim i ponownie staramy się przyjrzeć miejscu, w którym stacjonowało dowództwo niemieckie, jednego z oddziałów, które broniły Helu do ostatniego dnia wojny. Oddział ten należał do 7. Dywizji Piechoty, dywizji, która otrzymała przydomek Bawarskiej i cieszyła się osobistymi względami przywódcy III Rzeszy. Uprzedźmy fakty, trafiliśmy bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze. Oglądajcie! Wyobraźcie sobie, Hel, Półwysep Helski, 250 tysięcy żołnierzy ewakuujący się w 1945 roku i 250 tysięcy historii różnych osób. Oczywiście spośród tych 250 tysięcy spisano zapewne historię około 500, może 1000 osób. Wielu z nich trafiło do sowieckiej niewoli, z której nigdy nie wróciło, ale pamiętajmy, że na Helu kapitulowało również kilkudziesięciu generałów, którzy oczywiście w dużej większości spisali swoje wspomnienia. Byli też oficerowie, którzy bardzo chętnie spisywali książki. Oczywiście w części gloryfikowali wydarzenia, które się tutaj działy, zwłaszcza oficerowie Wehrmachtu mieli tendencję do wybielania swoich dokonań. Jednym z nich był Ernst Schmidt, pochodzący z Bawarii. Żołnierz 7. Monachijskiej Dywizji Piechoty. Ernst Schmidt spisał wspomnienia swoje jako żołnierza tej dywizji i swój szlak bojowy praktycznie od samego początku wojny. I opisuje te ostatnie dni na Helu, gdy poddawał się wraz z jednym ze swoich pododdziałów należących do Feldersatzbatalion 7, czyli polowego batalionu uzupełnień 7. Monachijskiej Dywizji Piechoty. W jednym z tych wspomnień opisuje, gdy udał się po rozkazy do sztabu. Zobaczył, jak niszczono sprzęt łącznościowy. Radiostacje rąbane były siekierami, niszczone młotkami. Dowództwo niemieckiej dywizji piechoty starało się nie dopuścić do tego, aby sprzęt łączności dostał się w ręce wroga. Wiadomo, że był to 8 maja 1945 roku i na ratunek nie było już najmniejszych szans. Jednocześnie sprzęt, który używany był przez tą dywizję, nie mógł się już do niczego przydać. Wojna się kończyła, a wraz z nią historia 7. Monachijskiej Dywizji Piechoty na Półwyspie Helskim. Ernst wspomina te dni, a właściwie ten dzień tego poddania jako dzień pewnej traumy. Czuć było, jak to wspomina, napięcie. Napięcie w powietrzu, które zwiastowało chwile grozy, które miały nadejść wraz z sowiecką niewolą. To,
co stało się w tym miejscu, jest dla nas pewnego rodzaju zagadką. My dzisiaj chcemy przejść się po Helskim Lesie w pobliżu miejsca, gdzie odnajdywano pozostałości po polowym batalionie uzupełnień 7. Monachijskiej Dywizji Piechoty. Wiem na pewno, że odnajdywano tutaj nieśmiertelniki 1. czy 4. kompanii tego batalionu, ale wiem też, że odnajdywano w tym miejscu różnego rodzaju pozostałości po sprzęcie łączności, po radiostacjach i na pewno, a prawie na pewno, w tym miejscu 7. Monachijska Dywizja Piechoty mogła też mieć najważniejsze swoje archiwa, czyli pozostałości, które być może przetrwały do dnia dzisiejszego i nie dostały się w ręce radzieckie. Słyszałem również z dawnych opowieści, że niegdyś na Półwyspie udało się odnaleźć archiwa kilku innych pododdziałów, być może również z tej słynnej monachijskiej dywizji pozostały jakieś pamiątki dla nas. O, to będzie łyżeczka montażowa czy poziom? Zacznijmy sobie, taka łyżka montażowa, czyli jakiś pojazd. Musiał tutaj stać, pewnie ze sztabu dywizji, jakiś lżejszy, może Opel Olimpia, jakiś Wanderer, bądź też coś innego. Z takiej łyżki montażowej sobie tutaj korzystało. Jest łyżka, był pojazd. Wiadomo, że jesteśmy we właściwym miejscu, w którym dowództwo przesiadywało. Wiadomo, że w 1945 roku żaden żołdak już osobowym samochodem sobie nie jeździł. Paliwo było reglamentowane bardzo ściśle i raczej ważniejsze osobistości poruszały się w pojazdach osobowych, tak więc nie mogliby poruszać się taką osobóweczką. Wspaniale! Zawsze jest nadzieja na jakieś odznaczonko. Piękne. Wiecie, kiedyś głównie poszukiwało się takich rzeczy jak odznaczenia. Nieśmiertelniki, drobiazgi, a teraz poszukuje się tych większych rzeczy, które okazują się być nawet ciekawsze, no na pewno dużo ciekawsze pod kątem ekspozycyjnym. O, już mam ten detal. No, jest to coś od lampy. Taka oproweczka do żarówki. Tutaj się wkręcało żarówkę. Być może od tego samochodu. To widać, że to lampa, bo jakaś pozycja tutaj musiała być. Tutaj już światło zapewne mijania. Ale piękny metal kolorowy. Czy może jakieś sygnaturki? Jakieś pojazdy się tu rozbierały w okolicy. Jest sygnalik, taki w kolor wchodzący. Ale niestety jest to pozostałość po przyjemnych chwilach, które ktoś tutaj sobie spędził. Niestety to najczęstsze znalezisko. A zwłaszcza w nadmorskim lesie, w którym po prostu wszyscy sobie tak harcują. Tak pod drzewkiem, być może ktoś coś fajnego wyrzucił. Tym bardziej, że jesteśmy w miejscu, w którym stacjonowały sztaby różnych dywizji. Są one zaznaczone doskonale w tym Helskim Lesie. I mamy co do tego pewność, że były tutaj ważniejsze oddziały dowodzenia. Zresztą te elementy, które pozostały po tych samochodach osobowych, nie są tu przypadkiem. Nie są tu przypadkiem. Czyli generalnie jesteśmy w fajnym miejscu i warto kopać różne sygnały, które nawet często kompletnie nie rokują, ale mogą się okazać całkiem ciekawe w momencie, gdy je wykopiemy. Jest też dużo rzeczy, które są po prostu wykonane nie z metalu. Widywałem, jak znajdywano na przykład gumowe pieczątki w miejscach punktów dowodzenia, różne plastikowe elementy. Niestety w tym przypadku będzie to, już widzę, element stalowy ewidentnie. O, tutaj już
Już go widać doskonale. A co to jest? Jest on dosyć dziwny. Czy to odłamek? Odłamek chyba jednak. Tak, taki odłamek, który sobie gdzieś tam sobie w kolorek przebijał. Oczywiście marzenie o odnalezieniu sztabu, marzenie o odnalezieniu archiwum pozostaną zapewne tylko marzeniami, ale... Ale jednak odnalezienie czegoś takiego byłoby nie lada gratką. Być może kiedyś będzie nam dane w takim wydarzeniu uczestniczyć. Wiecie, że 7. Monachijska Dywizja Piechoty, oprócz tego, że była jedną z tych jednostek, które w dużym stopniu kapitulowały na Helu, była też jedną z największych niemieckich dywizji piechoty, bo u szczytu swojej rozbudowy liczyła ponad 20 tysięcy żołnierzy, można powiedzieć nawet, że niespełna 30. Tak więc jako związek dywizyjny była bardzo potężna, nawet można powiedzieć, że zakrawała o wielkość korpusu. Niemcy bardzo często mieli takie tendencje do rozbudowywania swoich jednostek. Zobaczcie chociażby, co stało się ze słynną dywizją Grossdeutschland, która ostatecznie została korpusem Grossdeutschland, czy też dywizją doskonale znaną dywizją pancerną spadochronową Hermana Göringa. To była również dywizja, która ostatecznie rozbudowała się do wielkości korpusu. Takich związków oczywiście w armii niemieckiej było co najmniej kilka, a właściwie chyba nawet kilkanaście. O, jest. W końcu gdzieś wypadła. Łuseczka. No, takich pierdołek będzie tutaj zapewne sporo. Zauważcie w ogóle jedną ciekawą rzecz, że w pewnych okresach czasu jakąś taką wyjątkową popularność zdobywają pewne imiona. Właściwie pamiętam, że w czasach mojej podstawówki najwięcej było Adasiów. Co drugi miał na imię Adam. Może co drugi nie, ale kilku Adamów w mojej klasie było. W tej chwili, jak zwrócę uwagę na to, z kim moje dzieci chodzą do szkoły, to jest bardzo dużo Antosiów. A jak czytam sobie te wspomnienia, słuchajcie, to bardzo dużo jest Fritzów, Ernstów i to jest zaskakujące, że każdy okres ma jakieś takie swoje bardzo popularne imię, które występuje bardzo często. No i też tutaj taki paradoks, bo ostatnio czytając wspomnienia trafiłem co najmniej na chyba, nie wiem, z 4 Ernstów. Także imię to w okresie powojennym najprawdopodobniej, że tam w okresie przed I wojną światową musiało być wyjątkowo popularne. Kolejna pewna łuska. No i niestety się nie myliłem. Kolejna łuska. Zobaczcie. Niestety Hel pełen jest właśnie takich znalezisk. Za każdym razem, jak sobie chodzimy po tym półwyspowym lesie, takie właśnie znaleziska nam się bardzo często trafiają. Reasumując moje bieżące rozważania, mielibyśmy bardzo dużo Ernstów. Schumacher, Schmidt, Kaltenbrunner. Zauważcie, że spośród trzech najważniejszych polskich generałów, dwóch było Stanisławami. Stanisław Sosabowski i Stanisław Maczek. Tak więc u nas te imiona też bardzo często się powtarzały. Co ciekawe, też dwóch głównodowodzących, Władysław Sikorski, Władysław Anders, a nawet nasz przyjaciel Władysław Dąbrowski. Tak więc tym, czym las bogaty, to ilością różnych ciekawych sygnałów, których trzeba się sporo nakopać. Ale też co chwila czymś nas ta nasza leśna tułaczka wynagradza. No niestety tym razem znowu polmosikiem.
Partnerem projektu Tank Hunter jest Kobi, producent klocków dla dorosłych, którymi mogą bawić się również dzieci. W najnowszej ofercie Kobi znajdziecie m.in. medycznego Willisa MB w skali 1.12 i mniejszej, a także potężnego elefanta oraz barkę LCVP zwaną Łodzią Higginsa. To dzięki niej Amerykanie mogli dokonać najważniejszych akcji desantowych II wojny światowej. Polecamy! Wszystko piszczące miejsca są najciekawsze, bo one... O, tu jakiś roztopek. Aluminium. Aluminium, jakichś plastików. Jakichś potencjometrów, czegoś takiego dziwnego. Nie, jakieś nity takie aluminiowe. Nity aluminiowe w jakiejś stali. Coś to jest. Ale co jeszcze, nie wiem, zaraz się dowiem. Wiem, że to jakaś spalonka. Cały czas sobie tu takie pierdołki jakieś piszczą. Poszukajmy tych pierdołek. Tutaj jakieś drobiażdżki, ale tak tego nie widzę specjalnie. Zobaczmy tak. O. Tu nie. Tu nie. Tu nie. A tu coś jest, poczekaj, coś tu. O, jakaś wtyczka. Element nawet numerowany. 30. 30 i 31. Jakiś plastik połamany. Może jakieś radio. No, może ktoś tutaj jednak jakąś radiostację porozbijał. Popatrzmy sobie. Takie pierdołki różne. O, jest rzeczywiście. To będzie jakaś radiostacja rozbita. Zobacz. Zobacz, Przemek. Mam taki plasticzek, widzisz? Coś tu rozbitego jest. Chyba jest to jakaś radio. Może takie radio telewizyjne. O, no rzeczywiście jakieś takie potencjometry. Może to jest to miejsce, gdzie niszczono te Ernstowe radiostacje. Tak, widać, że... O, widać dokładnie takie... Wszystko taki gruzik, nie? To jakieś te... Jakieś potencjometry, wtyczki, wciskacze. Wszystko takie porąbane. Ciekawe, od czego to. Coś piszcze? Wszystko tu piszcze właściwie. Wszystko tu piszcze takiego. O! Widzisz jakieś takie zegareczki. Widać, że tu ktoś kopał już kiedyś w tym miejscu. Jakiś taki napędzik od czegoś, trybik. Czymś aluminiowym. Nie wiem co to. W każdym razie tych pierdółek widzę tu sporo leży. Takie widać gruzowisko odrąbania. O, jakiś plasticzek kolejny. Wow! Wiesz co to jest? Nie. Tak. Niesamowite. Ale czad. Słuchajcie, to jest rotor do Enigmy. Do maszyny szyfrującej, jaka była jedna, jedyna w dywizji. Widać ewidentnie, że to co tu niszczono, o tutaj widać oznaczenie A i coś tam 8-7. Widać tutaj zapadki. Plastikowy, on bardzo słabo piszczy. Tutaj te pierdółki są potłuczone, czyli to wszystko to musi być potłuczona Enigma. Ewidentnie ktoś porąbał tutaj pewnie Enigmę. Była to zapewne Enigma w obudowie drewnianej, ale porąbał ją bardzo skutecznie, bo widać, że te wszystkie plastiki, to wszystko jest tutaj bardzo dokładnie połamane. Ale mamy miejsce, w którym niszczono dywizyjną Enigmę, czyli najważniejszą maszynę szyfrującą, jaka mogła się w tym miejscu znaleźć. Zapewne takich Enigm na Helu było więcej, bo pamiętajmy, że tych sztabów dywizyjnych było dużo, dużo więcej. Mieliśmy też masę okrętów, m.in. okręty podwodne, które tutaj stacjonowały, tak więc przez Hel
takich maszyn szyfrujących zapewne w jego pobliżu przewinęło się bardzo dużo, ale to właśnie ta jedna enigma, którą dzisiaj udało nam się odnaleźć, a właściwie rotor i kawałki, strzępki, które po tej maszynie szyfrującej zostały, pokazują nam, że jest to miejsce, gdzie niszczono sztab dywizji. Najprawdopodobniej będzie to właśnie sztab tej 7 dywizji piechoty, który gdzieś tutaj musiał się rozbrajać. Zapewne jakiś... Co jest głębiej? Jakiś Fritz, no daj mi spokojnie zrobić odkrywkę. Zapewne jakiś Fritz bądź Ernst dostał rozkaz porąbania go siekierą i właśnie w tym miejscu taką siekierką dostały te piękne trybiki, te zapadeczki, które niegdyś zmieniały miliardowe czy milionowe kombinacje tej maszyny, tylko takie ck i już zmieniał się szyfr. Pamiętajcie, każda literka, każda cyferka za każdym dotknięciem klawisza oznaczała co innego. To właśnie był klucz do sukcesu Enigmy, a właściwie jej porażki, bo Enigma okazała się być niedoskonałą maszyną, ponieważ jej szyfr udało się złamać, między innymi polskim uczonym. Ale mamy to! Ja tu jeszcze się zastanawiam, co my tu jeszcze mamy. Czy my tu mamy całą taki napis, piękny Enigma, jakbyśmy znaleźli, byłoby to coś niesamowitego. Ja sobie tu zaraz... O! Zobaczcie, kolejny plasticzek. Za chwilę ją całą poskładamy. Będziemy sobie ją tutaj lepić kawałek po kawałku. O, jest jakiś numerek. Teraz powiem Wam szczerze, te plastiki trochę nabierają dla mnie innego wymiaru, bo była to połamana radiostacja, teraz są to, nie wiem, no najprawdopodobniej kawałki Enigmy. Tych modeli też było sporo, bo były w obudowach drewnianych, później takie typowo wojskowe robiono w obudowach metalowych. Pamiętajmy, że ta proweniencja Enigmy pochodzi jeszcze z czasów przedwojennych. I zaczynała swoją służbę jako... O, kolejny taki nicik. Zaczynała swoją służbę jako maszyna do przesyłania informacji bankowych. Jeszcze w Szwajcarii. W tej słynnej bankowej Szwajcarii, w której to... Żal mi aż tych plastików niszczyć, wolę to robić rękami. No jak się ma dobre rękawice, to można sobie trochę pobobrować. Słuchajcie, niesamowite jest to, że w ogóle ktoś tu kopał i być może znalazł elementy tej maszyny, ale nie poznał ich i pewnie je pozostawił, bo widać, że tu są takie dołki kopane, odsypywane, zakopywane. Niestety Hermato do siebie, że jest wielokrotnie przewracany, ale jak widać, w tajemnicach warto kopać. Takie znaleziska nie trafiają się często, aczkolwiek też słyszałem o enigmach, które niegdyś wykopano, które trafiały się na Helu. Jeszcze za czasów komuny, podobno wojskowi wykopali ich gdzieś pomiędzy blokami kilkanaście sztuk. Nie wiem, ile w tym prawdy i o ile to legendy, ale na pewno jakieś maszyny szyfrujące się tu trafiały. No nie widzę tych pierdołek. Coś tutaj za dziko chyba kopię. Troszeczkę mnie poniosły emocje. Dzień zakończyliśmy wielkim sukcesem. Sukcesem w odnalezieniu pozostałości wspomnień po Enigmie. Po najbardziej chyba legendarnej maszynie szyfrującej, jaka kiedykolwiek powstała. Kolejne pierdółki. To już jakieś takie blaszkowe, stalowe. O, blaszki stalowe. Być może to części obudowy tejże naszej legendarnej Enigmy. Ale widać, że tak specjalnie dużo więcej tych elementów tu się niestety nie odnajdzie. Ewentualnie plastikowych. O, dużo tych blaszek. Pytanie, gdzie klawiatura? Ale są też, widzę tu, kolorki. Tak więc być może są to elementy tej maszyny, które ktoś tu niegdyś wyrzucił. Pomyślcie, taki cenny sprzęt, którego tak bardzo pragnęli zdobyć alianci na początku wojny. Ostatecznie później w ich ręce wpadła nie jedna Enigma, ale do czasu, zobaczcie, do czasu, dopóki taka maszyna nie dostała się w ich ręce, był to sprzęt
za którego zdobycie niektórzy musieli płacić własnym życiem. To jest niesamowite. A my dzisiaj sobie ten sprzęt, który kosztował niegdyś życie ludzkie, odnajdować. O, widać takie kolorki jakieś. No widać, że tego... No i jest to tutaj ewidentnie miejsce po rozwalonym sprzęcie. Ciężko rozszyfrować dokładnie, jakie to elementy. Widać, że to jakieś takie rodzaj aluminium, który gdzieś już się utlenił. No coś czuję, że trochę to nasze kopanie może tu potrwać. Być może trzeba będzie przyjść tu jeszcze raz do końca, sprawdzić to miejsce z tym pogrzebaczem, bo mi tak już specjalnie nic nie piszczy. Albo się nastawić na... żeby tylko tych plasticzków tu nie połamać, jeżeli by się jakieś trafiły. Staram się tak trochę delikatniej z tym wszystkim postępować. Na pewno to element tej maszyny. No ale niestety już stan jest taki opłakany. Widać, że wszystko zostało mocno i dokładnie w owym czasie zniszczone. Pomimo tego, że wojna się kończyła, widać, rozkazy były nadal wykonywane. Nikt nie zostawił Enigmy w całości. Nie pozwolił, aby Rosjanie wzięli ten sprzęt od tak bez walki. Dzisiaj mamy wspaniały dzień. Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia. W którym znaleźliśmy Enigmę. Ziemia zatrzymała się z wrażenia chyba, a na pewno zatrzymało się na sekundę moje serce, jak tylko ten rotor wypadł mi spod właściwie ściółki. Ciekawe jest to, że kopię w tym miejscu, widzę, że ktoś tutaj kiedyś kopał, że są stare doły. Miejsce wiadomo, bardzo popularne. Miejsce, w którym tysiące poszukiwaczy próbowało swojego szczęścia. Miejsce, w którym ja nie do końca jestem pewien, czy nie było już kiedyś jakieś 20-30 lat temu przekopane. Ktoś, nie mając być może pojęcia, co to za elementy plastikowe, pozostawił je. Ten rotor wydaje się w ogóle jakby był, no powiedzmy, wykopany może 30 lat temu, gdzieś porzucony. No, dla kogoś wydał się albo za mało cenny, albo bezwartościowy, albo po prostu kompletnie nie wiedział, co to jest. My dzisiaj dzięki temu, że mamy te elementy, możemy się domyślać, że są to elementy Enigmy, a przynajmniej zestawu jakichś radiostacji, elementów radiostacji, które przy Enigmie się znajdowały. Na pewno któreś z tych elementów mogły z tego sprzętu pochodzić. Na pewno rotor był jedną z tych części, które niegdyś szyfrowały te najważniejsze wiadomości, jakie miały dotrzeć do serca Rzeszy. Nie wiem, czy kojarzycie scenę z filmu Walkiria. Jest takie centrum dowodzenia, centrum zbierania informacji, gdzie kobiety siedzą przy dalekopisach. To wszystko cały czas tam stuka, puka, słychać, jak to się wszystkie informacje się drukują, jak wychodzą z tych maszyn. I tylko jedna, co ważniejsza, podnosi rękę do góry, że ma bardzo ważną informację. Te ważne informacje nadawane były właśnie za pomocą takich maszyn i trafiały do tego centrum informacyjnego III Rzeszy Niemieckiej. Tam podejmowano te kluczowe decyzje, które ostatecznie doprowadziły do upadku tej potęgi, która chciała zawładnąć światem, a której dominacji na pewno nikt z nas by nie chciał. Dzisiaj odnajdujemy te artefakty. Ja mam nadzieję oczywiście, że ten rotor u nas pozostanie, że będziecie mogli go podziwiać w naszym Muzeum Pancernym w Kłaninie i zobaczyć część tak ważny właściwie trybik w funkcjonowaniu i pracy III Rzeszy Hitlera, tej potęgi, o której on marzył, a która została złamana dzięki wielkiemu udziałowi Polaków. To wszystko na dziś, a czy będzie coś więcej? To znalezisko zamyka pewien łańcuch zdarzeń i pewną historię, o której opowiemy Wam już niebawem. Tą enigmatyczną zapowiedzią kończymy dzisiejszy odcinek i zapraszamy po więcej. Dziękujemy za łapki, komentarze i suby. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, bo nie macie tego w zwyczaju, to prosimy, zróbcie wyjątek. To tylko chwila, a dla nas wyróżnienie. Dziękujemy. Dziękujemy naszym wspaniałym patronom z Patronite'a i YouTube'a. Jesteście niesamowici. Dziękujemy, że dorzucacie do tank hunterowego ognia, który pali się dzięki Wam jasnym płomieniem. Wśród naszych wspaniałych mecenasów są Ajent Jacek Arendt, Przemysław G. Babi, Roman Banaś, Jarosław Bąk, Rafał Bejrut, Jakub Biesiada, Bishop Biskup, Tomasz Błaszkiewicz, Grzegorz Borecki, Artur Borna, Damian Boruch, Łukasz Buczko, Daniel Budzisz, Sebastian Bujakiewicz, Przemysław H., Marcin Chojnacki, Radosław Chrząstek, Adam Ciesielski, Daniel Cisowski, Tomasz Ciuruś, Krzysztof Cukierski, Marianna D., Andreas Czyzewski, Franek Dolas,
Don Tomasino, Andrzej Duda, Lukas Dylik, Mikołaj Dynarowicz, Jay, Andrew Black, Krzysztof Fiedler, Michał Futera, Sebastian Galowy, Piotr Gawdziński, Krzysztof Goździkowski, Marcin Górny, Tomek Grącki, Andrzej Grochola, Piotr Grochot, Tomasz Grzelak, Przemek Grzonkowski, Michał Grzybowski, Mateusz Hamera, Mateusz Haplicznik, Tomasz Choinka, Mariusz Huber, Adam Jackowski, Mateusz Jankowiak, Krzysztof Jażdżewski, Maciej Kaczkowski, Matthew Kaczmarek, Aleksander Kapica, Michał Kapiec, Bart Kajor, Kasper, Aleksander Klem, Michał Klimczak, Anna Konieczny, Mariusz Koralewski, Mariusz Korzeniewski, Artur Kozłowski, Marek Kozłowski, Marek Krause, Marian Krzyszowski, Krzywy Jas, Pacior KRK, Dawid Krzyczkowski, Paweł Kuligowski, Adam Kwiatkowski, Mateusz Lasota, Wojciech Latopolski, Tomasz Lewucha, Albin Lojkowski, LP, Andrzej Łądka, Szymon Łodyński, Maciej FM, Karol Magiera, Michał Majerczyk, Kamil Mańkowski, Mateusz Ghost 97, Jacek Mazan, Maciek Mądrzak, Andrzej Melonek, Daniel Miraszewski, Piotr Młynarczyk, Paweł Mot, Marek Musiał, Piotr Nadulicz, Robert Nicgorski, Krzysztof Nieszkowiecki, Olek Nowakowski, Sebastian Nowiński, Piotr Nyszczuk, Grzegorz Odrowąż, Dorota Orzechowska, Adam Osiński, Pajpa 1982, Michał Pajszczyk, Pawias, Krzysztof Pawlik, Marcin Pawlowicz, Leszek Peżanowski, 50PLN, Krzysztof Poczekaj, Podziemna Historia, Patryk Puls, Ralf 99DE, Kamil Ramza, Tomasz Romanowski, Robert Rąpalski, Witold Rozmarynowicz, Michał Semczyszyn, Krzysztof Jaremas-Skąpiński, Krzysztof Siedlarz, Dominik Sieracki, Mariusz Smoleń, Krzysztof Stanior, Mariusz Stoczkiewicz, Daniel Strojk, Strzyga, Łukasz Suwała, Krystian Szczęśniak, Piotr Szmagier, Marek Ślęczka, Tomasz Tracz, Marek Trębicki, Filip Urbański, Jacek Warsicki, Michał Tomasz Warszawski, Wilk Welesa, Piotr Wierzbowski, Wojciech Wilk, Piotr Wisła, Krzysztof Wiśniewski, Marcin Wiśniewski, Kamil Włodarski, Kacper Woźniak, Mateusz Woźny, Krystian Ziętek, Konrad Zyśk, Artur Żak, Bartek, Grzegorz, Konrad i Leszek. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek przygód Tank Huntera. Jak zwykle w czwartek o 20:00. Do zobaczenia!